Wysoki poziom nauczania języków obcych w naszej szkole to jeden z częstszych powodów, dla których uczniowie szkół podstawowych decydują się na wybór naszego liceum. Na początku warto zaznaczyć, iż w tym roku otwieramy klasę dwujęzyczną, a dokładniej będzie to klasa D, klasa humanistyczna z rozszerzonym językiem polskim, historią oraz drugim językiem obcym do wyboru ze zreorganizowaną dwujęzycznością. Żeromski jest jedynym publicznym liceum w Bielsku-Białej, które posiada dwujęzyczną klasę. Klasa dwujęzyczna to klasa, w której część lekcji na niektórych przedmiotach, w zależności od nauczyciela, jest prowadzona w języku angielskim. Warto tutaj zaznaczyć, że najczęściej nie całe lekcje są prowadzone w języku angielskim, ale po prostu jakaś ich część. Na wszystkich pozostałych kierunkach poziom nauczania jest bardzo wysoki. Dlatego nawet osoby bez rozszerzonego angielskiego zdają maturę w zakresie rozszerzonym ze świetnymi wynikami. Nie musicie się martwić o poziom swojego języka angielskiego, gdy przyjdziecie do naszego liceum, ponieważ lekcje prowadzone są od podstaw i wszystko na pewno łatwo zrozumiecie. Co więcej, nauczyciele są bardzo wyrozumiali i zależy im na tym, aby wszyscy uczniowie w grupie byli na jednakowym poziomie. W nauce języka obcego bardzo ważne jest to, żeby dużo ze sobą rozmawiać. Dlatego też lekcje języka angielskiego prowadzone są w mniejszych grupach, w którym uczniowie mają podobny poziom. Warto również zaznaczyć, iż na początku, gdy przyjdziecie do liceum, będziecie musieli napisać test wstępny z języka angielskiego, na podstawie którego zostaniecie przydzieleni do odpowiedniej grupy. Każda osoba rekrutująca się do naszej szkoły musi wybrać jeden język dodatkowy. Do wyboru macie język francuski, język włoski, a także język niemiecki. Każdy nauczyciel z danego języka stara się, aby jego lekcje były jak najbardziej przystępne dla innych uczniów. Dlatego nie brak co jakiś czas słuchania muzyki czy też oglądania filmów. Poza nauką języka zaznajamiamy się z obyczajami oraz kulturą innych krajów. Pomagają nam w tym również wymiany, nie tylko gdy to my wyjeżdżamy do innych krajów, ale również gdy gościmy obcokrajowców. Na przykład aktualnie chodzi z nami do szkoły Elena, która przyjechała z Włoch. Chodzi z nami do Żeroma przez cały rok. Cześć, mam na imię Elena, mam 17 lat and I'm an exchange student from Italy to Poland. Today I live in Bielsko-Biała, so I attend the Żeromski High School and I feel glad to be in this school because since the very first moment I got there, everything was awesome and my classmates helped me a lot and they were friendly with me since the very first day. And we're still in contact even though we don't go to school. And also the teachers are super available and I really haven't had any problem in my school. It's absolutely great. And so yeah, I feel completely glad to be in here. Co więcej, klasy biologiczno-chemiczne przez 2 lata raz w tygodniu mają zajęcia z łaciny. Uczymy się tam zarówno gramatyki, tłumaczenia łacińskich tekstów, a także słownictwa anatomicznego, które z pewnością przyda się nam na studiach. Klasy humanistyczne również mogą uczęszczać na zajęcia z łaciny, jednakże dodatkowo i po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem. Jeśli chodzi właśnie o łacinę, nasza szkoła może pochwalić się wieloma laureatami z olimpiad, którzy co roku zdobywają wysokie miejsca. Co roku organizujemy żeromki, czyli nasze żeromowe rozdanie Oscarów.
Każda klasa w wyniku głosowania wybiera jednego nauczyciela z danej kategorii, a następnie ten nauczyciel, który cieszy się największym poparciem wśród wszystkich klas,